i z drugich domów jęli też gęsto wychodzić na koźbę. Słońce właśnie co ino się pokazywało, ogromne i rozczerwienione. Dzień robił się ciepły, na spiekotę znowu i się miało. Pozrzucali spencerki, podwinęli portki do kolan, rozstawili się po bok i wparłszy drzewce w ziemię, jęli raz po razie gładzić kosy osełkami. Sielna trawa jak kożuch, nie jeden dobrze się zapoci, rzekł Mateusz, stając na pierwszego i próbując rozmachu. Wysoka i gęsta, nabierą se siana, no, rzekł drugi, stając obok. Byle ino pogodnie sprzątnęli, rzekł trzeci, rozglądając się po niebie. Skoro człowiek łąkę kosi, leda baba deszczu prosi, zaśmiał się czwarty. Prawda to, była po inne roki, ale nie latoś. Zaczynaj, Mateusz. Przeżegnali się wraz. Mateusz przyciągnął pasa, rozkraczył się nieco, przygiął bary, w garście splunął, nabrał dechu i szerokim rozmachem spuścił kosę, tnąc już raz za razem, a za nim drudzy, ostawając nieco na skos, by se nóg nie podciąć, czynili toż samo, wcinając się posobnie w omgloną łąkę i chlaszcząc równym, spokojnym rzutem kos. Zimne ostrza jeno łyskały ze świstem i trawy kładły się ciężko, osypując ich rosą, kieby tymi łzami. Opis, znakomity opis sianokosu, który pozostawił po sobie Władysław Stanisław Reymont, literacki. To jest tylko część materiału, który mamy zapisany z XIX wieku. On oparł ten opis na rzeczywiście rozmowach z ludźmi na wsi. Znakomicie oddaje realia pracy. Natomiast my chcielibyśmy się skupić na narzędziach i na zapisach źródłowych etnograficznych z XIX wieku. Wiemy, że w latach 80. XIX wieku ksiądz Władysław Siarkowski opisał koźbę, wyjście na ten pierwszy pokos traw i opisał też zestaw narzędzi i najważniejsze zwyczaje związane z sianokosami. Zestaw narzędzi używanych przy sianokosach obejmował oczywiście grabie. Były to grabie produkowane przez chłopów albo we własnym zakresie, we własnym gospodarstwie, wykonane przeważnie z drewna, albo w późniejszym okresie kupowane na targach, jarmarkach. Powszechnie można je było kupić w każdym małym miasteczku i zaopatrzyć się na czas sianokosów. Narzędzi, które można było zrobić sobie we własnym zakresie, w gospodarstwie, były widły samorodne, wykorzystujące naturalne odrosty na gałęziach, które ostrugane z kory, zaostrzone, we własnym zakresie wykonane, można było wykorzystać w sianokosach i były równie skutecznym narzędziem używanym podczas pracy na łąkach. Tradycyjnie trawę koszono przynajmniej dwa razy na łąkach. Sporadycznie na bardzo żyznych łąkach stosowano trzy pokosy. Pierwszy pokos na dawnej wsi odbywał się gdzieś w okolicach drugiej połowy albo końca miesiąca czerwca. Drugi następował w lipcu, ewentualnie w początkach sierpnia. Między tymi pokosami zdarzało się, że na łąkach wypasano bydło i zyskiwały na tym, jak mówią i dzisiejsi botanicy, i praktyka dawnych chłopów, zyskiwała na tym trawa i uzyskiwane siano. Jak to się odbywało tradycyjnie? Opisał Władysław Stanisław Reymont, natomiast my mamy swój opis pozostawiony, bardzo skromny, Władysława Siarkowskiego. Ksiądz Siarkowski przede wszystkim podawał zwyczaje związane z wyjściem na taki pokos. Wiadomo było, że nie należy go przeprowadzać w niektórych terminach. Zależny on był, okazuje się, od faz księżyca. Jeżeli księżyca ubywało na niebie, nie należało w ogóle wychodzić na pokosy traw. Bardzo dobrym terminem był termin księżyca w pełni. Chłopi w wielu praktykach magiczno-religijnych przestrzegali takiej zasady, że kiedy księżyca przybywa, to będzie także przybywało ich pożytków z danej pracy. Taka sama zasada obowiązywała w lecznictwie. Jeżeli chciano chorobę ograniczyć, to należało to robić przy księżycu niknącym, a jeżeli coś miało się wzmóc, to przy księżycu narastającym. Sporo zwyczajów związanych z wyjściem na pole. Przede wszystkim wyzwoliny kosiarza. To, co my nazywamy dzisiaj literacko wyzwolinami kosiarza,
Ksiądz Siarkowski nazywa wyzwoleniem z fryca na majstra. Odbywało się to w czasie pierwszego wyjścia, kiedy na polu znajdowała się osoba kompletnie niedoświadczona. Młody parobek czy grupa młodych parobków, którzy pierwszy raz wychodzili na koźbę i jeszcze nie mieli wprawy, praktyki, i aby jakby zabezpieczyć pomyślność tej pracy, to przy wstępnym sprawdzeniu ich umiejętności następowały wyzwoliny. Oni musieli starym kosiarzom, starym parobkom czy gospodarzom zafundować poczęstunek. Ten poczęstunek składał się z wódki, po czym następowało jakby sprawdzenie ich umiejętności, ich obrzędowe wprowadzenie do grona kosiarzy zaawansowanych, tych już takich, którzy mogli pełnoprawnie kosić na polu. Fryc wtedy stawał wobec zgromadzonych kosiarzy, którzy tworzyli szpaler z kos. Przechodził pod tym specjalnie uformowanym szpalerem, gdzie stali ci doświadczeni gospodarze i kosiarze. Po czym jeden z przodowników takiej pracy stawał na pieńku, ewentualnie na stołku, i ogłaszał wszemi wobec, że oto dokonało się wyzwolenie fryca, i odtąd może on pracować porządnie na polu z pożytkiem dla wszystkich. Teraz kasę ma. Nie umie. No właśnie, i oficerki mi przeciął. No nie mogę kosić, jak mi takim co ty robicie. Musisz się kupić. Pić? Nie, mało. Dwa kartce. Wódki stawiam w kartce. Mało. 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 Pięć. Trzy. Pięć. Ile mówicie? Sześć. Siedem! Niech będzie siedem! Niech będzie pięć! Za zgrobienie? Gdzie są powrócła? Wiązać go! Wiązać go! Jak się wykupuje, to wiązać go! Zaraz przyniosę do tego. Uwaga! Zaraz go tu powiążemy ładnie! Zaraz po brony się pójdzie! Ale dobrze go zwiąże, żeby nie uciekł. O, nie tak mocno! Zara, powiążemy go! Ale jeszcze dyscyplinkę trzeba na niego ściągnąć. Nie bijcie mocno! Nie będziemy! Wilku, au! Doprowadzić! Pasowanie jak na rycerza! Nie, chwileczkę! Zaraz! A po stronku, po łące go oprowadzimy. No. Ale jeszcze się nogi mu powiążemy, żeby nie uciekł, bo nie ręce, nie ręce. Nie ucieknie. Co jest? Ręce jeszcze. Ale ręce mam niezwiązane. No, uwaga. Bo nie bijcie mocno. Dobrze, już nie, już jest uwolniony. Kasia go uwolniła.